José María Escriba w drodze napisał: zacząć może każdy, wytrwać mogą tylko święci. To właśnie daje do zrozumienia Jezus Żydom, którzy zaczęli wierzyć w Jego misję i słowa. Dialog, który z nimi toczy, próbuje osadzić na tym, co jest podstawą ich religii. Odnosi się do tego, co sami powiedzieli, do tego, że są synami Abrahama. Przecież wiemy, że Abrahama nazywa się ojcem wszystkich wierzących. Uwierzył wbrew nadziei. Poszedł za wskazaniem Boga, choć nie wiedział, co go czeka. Zostawił wszystko, co znał, by odnaleźć nowe. Żeby tak postąpić, to faktycznie albo trzeba mieć potężną wiarę, albo trzeba być desperatem i szaleńcem. W tej rozmowie dochodzi do spięcia. Poszło o wolność. Żydzi mówią: nigdy nie byliśmy w niewoli. Jezus zaś mówi o niewoli grzechu, który nie pozwala zrobić kroku. Tym samym widzimy, że skoro Abraham odszedł ze swojego kawałka ziemi, był wolny od przywiązania. Zmieniać swoje życie może ten, kto nie jest do niego przywiązany. Znamy słowa Jezusa, który powiedział: kto straci życie z mego powodu, zyska je na nowo. Może w tym być jednak słomiany zapał. Podjęta decyzja pod wpływem chwili, czy natchniona czyimś działaniem, może być za słaba, żeby ją kontynuować. Dlatego tak daleko nam do świętości, żeby wytrwać. To, co jeszcze zauważamy w tej rozmowie, to taką wielką troskę Boga o człowieka. Święty Augustyn ujął to tak: Bóg, który stworzył cię bez ciebie, nie zbawi cię bez ciebie. To znaczy, że jeśli ja nie pozwolę mu działać, on nic nie zrobi dla mnie. I właśnie taką zgodę widać w Abrahamie. Przemówiłeś do mnie, Boże, obiecałeś wielkie rzeczy, zgadzam się na wszystko, pozwalam ci działać. Nie było to działanie bezbolesne, bo okupione było jeszcze wieloma próbami. Pierwszą i najważniejszą miała być ofiara z syna Izaaka. Wiara w Boga zakłada trwanie w Jego słowie, które jako jedyne jest w stanie doprowadzić nas do poznania wyzwalającej prawdy, w tym prawdy o nas samych. Skoro wytrwałość jest oznaką świętości, to kim właściwie jest święty? Odpowiedź wydaje się banalna. Święty to taka osoba, przez którą przechodzi światło. Dosłownie strumień Bożego światła. Chrystus, który jest światłością, napełnia swoim blaskiem człowieka. Człowiek naładowany tym światłem idzie w miejsca, gdzie innym zaczyna wskazywać drogę. Ale tylko wolność może nam to umożliwić. Wolność od słabości i grzechu. W swojej własnej wolności mamy jednocześnie być świadkami Boga na ziemi. Dzięki tej wolności możemy wciąż upodabniać się i przybliżać do naszego Stwórcy, który jest w niebie. Żydzi byli dumni z tego, że są z potomstwa Abrahama. Nie przyjęli jednak nauki Jezusa, która nie jest zgodna z ich oczekiwaniami. Tymczasem Abraham był tym, który całkowicie zawierzył Bogu. Jezus pozostawia wolność wyboru. Rozmawia z ludźmi i pozostawia możliwość podejmowania decyzji. Wolność, którą daje nam Chrystus, polega na tym, że z niewolnika stajemy się wolni i to zdolni do jeszcze większej miłości Boga i człowieka. W ten sposób stajemy się światłością świata. Było wielu, którzy podążali za Panem w ciągu swojego życia, ale było naprawdę niewielu, którzy wiedzieli, jak wytrwać w Jego słowie aż do końca. W pewnym sensie można powiedzieć, że niewielu było takich, którzy zachowywali się jak synowie. Niewolnik nie zostaje w domu na zawsze. Syn zostaje na zawsze. Ci, którzy nie wytrwali, uciekli, ponieważ ich wierność, to co ich poruszało, pozorna prawość intencji, była wiernością niewolnika.